kuźnia rzemiosła i sztuki. Twierdza Wojen, wasza zbrojmistrza. Jesteśmy tutaj znowu i bardzo się cieszę po raz kolejny, że jest nas tak wielu, że państwo znowu przyszliście, zechcieliście być z nami. Znamy doskonale nazwisko Stachura. Od razu nam się kojarzy tutaj z Edwardem Systerem, z poetą, dla mnie filozofem, bo tak najczęściej odbieram Edwarda Stachura, ale dzisiaj mamy Jurka Edwarda Stachura juniora. Bardzo miło, wielkie brawa, przywitajmy. Państwa, to jest Van Gogh z Grabówka, nasza wspaniała dzielnica i to jego malarstwo, takie właśnie rozbuchane, kolorowe, van Goghowskie, zakochane zresztą w Van Goghu i ja się wcale nie dziwię, ale idzie tą swoją drogą. O malarstwie to, co mogę powiedzieć, że ono się nie wzięło z niczego, tylko z tego, co robiłem dotychczas, czyli grałem na gitarze, śpiewałem piosenki, pisałem wiersze. I tak jak Wojtek powiedział, że rzeczywiście w tych obrazach coś opowiada. Zawsze jest to jakiś wiersz, czasami nawet i cały poemat. Bo tak jak uważam, że poezja nie musi stać na półkach, może również wisieć na ścianach. Rzeczywiście dużo marynistyki, no jestem z nadmorza, więc całe życie przez okno oglądałem morze i tak mi to zostało. Może co chwilę jest inne, to nie jest tak, że to może... Ono co godzinę wygląda inaczej, co dzień inaczej. Więc w tym może gdzieś tam cały czas jestem. Natomiast wiem, że istnieją takie obrazy, które powinny powstać i one gdzieś siedzą we mnie. Ja je po prostu gdzieś widzę, czuję, ale no... Jakoś takie, że ręka tego po prostu nie chce zrobić. Ile razy się przymierzam, żeby coś takiego dokonać, ale ręka zupełnie robi co innego. Jakby z ust byłem z ustami, jakby plastrem zalepione, niby wapnie unuszone, było żyć. W powietrzu tonę, było, że już po mnie. Jak bez rąk byłem z rękami, jak bez nóg byłem z nogami, jak bez ust byłem z ustami. Jak ten trup Tobie cichutko.